sobota, 16 marca, godziny popołudniowe, słońce przed południem świeciło, później padał deszcz, teraz znów świeci, taki przeplataniec, ale temperatura jest wysoka, w tej chwili 13 stopni. Wyjeżdżam z Karłowic, sprzed salonu Bodzio. Szukałem tam jakichś drobnych drobiazgów przedświątecznych, coś tam znalazłem. Jadę teraz do Korony, kilka spraw do załatwienia. No i też się przyjrzę jakimś takim przedświątecznym ofertom. Obsypały kwiatami na pętli, po lewej stronie żółte to nie krokusiki, to są żonkile. Pięknie. W poniedziałek umówiłem się w salonie Skody. Mają jakieś otwarte dni, tydzień otwarty. I spróbuję pojeździć skalą. O, obsypany na żółto. Żonkilami prawnik. Ostatnia jazda Volvo TX30 dała mi trochę w kość. Samochód naszpikowany różnymi czujnikami. Reagował korektą jazdy. Zbliżanie się do linii rozdzielającej pasy jezdni powodował korekty kierownicy. To średnio przyjemne jest w odczuciu, gdy w pewnym momencie samochód przejmuje kontrolę, komputer przejmuje kontrolę nad samochodem. Trawa już wyrosła wysoko. No, najpiękniejsza pora roku. Długa zmiana świateł, ponieważ jazda od strony psiego pola ma pierwszeństwo. No, skręcam na parking Korony i próbuję gdzieś tam zaparkować. Wszędzie kurczaczki, zajączki. Za tydzień albo dwa mamy Wielkanoc, chyba za dwa tygodnie.
prawie pełen. Jadę dalej. Młyn. Park handlowy Młyn. Pierwszy kompleks handlowy. Zmiana organizacji ruchu. Słońce mocno świeci. Parking pełen. Widzę miejsce. Znalazłem miejsce. Patrzę w lewo, patrzę w prawo. Nie widzę wolnych miejsc. A więc jazda na całego.